Cześć, tu Gorygon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w RimWorld, edycja Star Wars. Próbujemy się ogarnąć po tutaj naszej sytuacji, którą mieliśmy małej, z Black, jak oni się nazywali, Black Antiblob. Mianowicie próbowaliśmy przekabacić na naszą stronę jednego z gości i okazało się, że niestety nie przyjęli tego zbyt dobrze jako cała frakcja i mamy tak faktycznie longshot, która jest niestety, co masz, left middle finger destroyed, niestety, i trochę jesteś pobijana ogólnie rzecz biorąc, i co, i przekabaciliśmy ją, ale jakoś wrogiej frakcji teraz już się to nie spodobało i nas zaatakowała, dlatego tutaj mamy troszkę bajzel. Seducer niesie kogoś tam, tutaj, o, nawet katana i jakaś druga osoba. Te dwie są naszymi więźniami od dzisiaj. Oj, na przykład Steel Sheave tutaj sobie leci, Unforbid, Wooden Mace, Unforbid. No w ogóle trzeba tutaj posprzątać, bo jest potworny syf, jakaś krew i tak dalej. Także tak. Myślę, że będzie to dobra wymówka, żeby zrobić jakąś wyprawę wojenną w takim razie. Tylko jeszcze trzeba będzie... Czy mamy jakieś puste groby? Mamy. Nie, nie mamy. Trzeba wykopać. Misk, grave. Pyk, 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 pyk. O, styknie. Cztery, myślę, że wystarczą na razie. Longshot. Rozumiem, że będziesz potrzebowała jakiegoś łóżka niedługo. Trzeba będzie ci wykopać jakąś sypialnię. I tu jeszcze jedna rzecz... A, tak, z tym. Jakoś mieliśmy mało prądu i coś tam nie działało. Power line. I faktycznie to teraz nie jest podłączone, więc ja bym poprosił, żebyście to zrobili. Poczekamy. Gdyby to było wybudowane, to oczywiście byłoby o wiele lepiej, bo byłoby połączone, ale tak to... Pyk, pyk, niech będzie. I co, czekamy, aż ktoś to wybuduje kiedyś. Seku. Seku, seku. Idź może to buduj, proszę. To co, trzeba byłoby pomyśleć nad zrobieniem broni. Co to jest? Steel Ghostly Gladius. Trzeba by pomyśleć nad zrobieniem broni i zrobieniem armorów jakichś. I wtedy moglibyśmy wybrać się na wyprawę wojenną. Wzięlibyśmy tak, seku, jakie ty masz skillsy, social, ten, słabe. W ogóle nawet masz shooting na 5, dlatego masz blaster. Ty nie jesteś dobry w niczym. Ty masz shooting 12, ty powinnaś nosić blaster, a nie tę krótką broń. Derek 3, 4, 3, Jolly 4 i dwa płomienki. Dlaczego ty biegasz w ogóle z macką? Pytanie, shod czy offul jest gorszy? 32, 10. Shod jest lepszy. Ale w ogóle są beznadziejne są te bronie. No nic, Jolly, na razie weź to może pur action rifle. Longshot. 12 shooting i w ogóle 18 melee. No jesteś wyborna. To będziesz jakby agentką naszej zemsty. Na swoim własnym tribie. Załóżmy, że jest taka historia, że po prostu zdradziłaś i powolałaś z Twi'lekami mieszkać. Dobrze, machining table, bills. Aha, czekamy cały czas, ktoś to musi zrobić. Na przykład Derk. Albo niech będzie, że Gil będzie nocą robiła. I pewnie chcielibyśmy dokopać trochę tych machine partsów. Skądś. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą być niestety. Bo chyba skończyły nam się takie widoczne na powierzchni. No, przyspieszę trochę bez przesady. Nie idziemy... przepraszam. Spędzali całego dnia tutaj na nic nie robieniu. Slugger is no longer incapable of walking. Slugger to jest, rozumiem, jakiś nasz pies albo kot albo ktoś. Chyba trzeba byłoby tutaj troszkę poeksperymentować, że tak powiem, i spróbować coś wykopać. Może wtedy coś znajdziemy. Czyli co? Orders, mine i pociśnijmy tak. Może kiedyś coś znajdziemy. Katana weapons move is no longer incapable of walking. Dobrze. Katana, pokaż mi się. Charakter. Shooting 5, melee 9, a ty? Shooting 11.
No właśnie, może ciebie chcielibyśmy przekabacić na naszą stronę. Ha. Prisoner. Execution. Nie. Chat and recruit. Ty. Charakter. No dobra, też. Chat and recruit, jeszcze sprawdzę. Charakter. Kind. Fast walking. Very neurotic. Global work speed. Mental break threshold. Ok. Crafting. No dobry jesteś. Czy dobra, przepraszam. Katana the nice. No to obie te postaci chcieliśmy przekabacić tak, żeby Longshot miała tutaj przyjaciół i przyjaciółki. Derek, nie uciekaj, tylko skończ to. No i właśnie, czy to było tak trudno to zrobić? No nie. No i wyśmienicie, no i już teraz troszkę więcej będzie prądu jutro. Co dalej? No tak, teraz musimy poczekać, bo jest noc, Unforbid, noc, czyli Gile sobie wstanie i zacznie tutaj pracować nad tymi rzeczami. Make simple helmet, bolt action rifle. Simple helmet, pytanie, czy potrzebujemy więcej ich na razie, po co? Byśmy wysłali pewnie 4-5 postaci może. Na rajd. W ogóle nie wiem, po co robimy ten rajd. Jakoś ktoś mi napisał, żebyśmy zrobili, więc taki mam pomysł, żebyśmy to zrobili jednak. 4-5 postaci, to nie możemy wszystkich wysłać, prawda? Więc musielibyśmy tak, Pemikan, rozumiem, tutaj ciśniemy już od iluś tam tur, próbujemy przynajmniej zrobić. Jezu, ktoś musi to posprzątać. Seku. Gile, idź, prioritize. Tu są jakieś obiadki. Zresztą Simple Meals, aha, czyli nie są jakieś aż tak bardzo dobre, więc... Tutaj, hold open, nie, close, też nie, hold open. Dobra. Item Stash Opportunity. Accept need to 206 Silver Nil Trade Beacons. I co to daje? Major... Marge, o Jezu, zawiesiłem, przepraszam. Has informed us of a collection of valuable items not far from us. The collection consists of AI Persona Core. Unfortunately, it won't last. Others will take the item in 28 days if we don't. Beware, valuable bla bla bla. Dobra. Czyli co, musielibyśmy zostawić 206 srebra i dostalibyśmy AI Persona Core. I co to jest? Hyper Advanced Computer Core that houses a superhuman-like artificial intelligence. In its isolated state, the core is dormant, installed in a proper support structure, however, it can become a mind-frightening power. Ooh. Czyli co? To jest rozumiem super zaawansowany rdzeń super zaawansowanego komputera, który ma w sobie super ludzką sztuczną inteligencję. I dzięki temu mogliśmy coś zbudować super. No dobra, no 206 silvera, to co? To stać nas, accept. Dlaczego nie możemy? Już mamy. Aha, ale co, bla bla bla. I... Dlaczego nie możemy tego zaakceptować? Trade beacons. Aha, postpone. Rozumiem, my nie mamy trade beacons. No to przypał. To niestety tym razem musimy spasować tę wspaniałą okazję. Gile, co ty robisz? Aha, poszłaś po coś. Steel, jak rozumiem. Stal. Poszłaś po stal i zaraz będziesz robiła simple helmet. Dobrze. Longshot. A ty co robisz? Equipping steel mace. Steel mace. Czy ty nie masz jakiegoś traita w stylu Night Owl czy coś? Nie. Optimist Grey. Tam. Grey Padawan. Longshot is exploring the balance of the force. Tak! Tak! Mamy w końcu kogoś, kto umie posługiwać się mocą. Force, jest zakładka. Something is awakening. Tak, tak! Something is awakening indeed. Longshot. Świetnie, wyśmienicie. W ogóle jestem super zadowolony. Aż zapiszę grę. Save. Nawet zapiszę to na alternatywnym save. Będzie save. Cura podkreśnik. Ors. Save. No nie mogę, naprawdę, Longshot, wyśmienicie. Something is awakening. Package survival meal. Dobrze.
Czyli co, w takim razie musimy koniecznie zrobić jakieś sanktuarium dla naszej Jedajki nowej. Tutaj może, o, tu będzie sanktuarium. Tu moglibyśmy w końcu to jakoś wykończyć, coś zrobić. W ogóle, Twileki, ogarniamy się, koniec. Zaczynamy budować hardkorową bazę. Orders. Orders mine. Pyk, pyk. 4 na 4, pyk. 4 na 4. 4 na 4 i nie wiem, po co ja to robię, co tu będzie. W ogóle to źle robię. Cancel, bo jeszcze trzeba ściany policzyć. Czego myśmy tak naprawdę potrzebowali? Chyba, że tutaj zaczniemy budować, no bo co? Nie. Ale chce nam się wykuwać? Może znajdę. Proszę poczekaj, może znajdziemy coś? Jak nie, to można by... Bonded Animals Death. Bardzo niedobrze. Tutaj, wiem co zrobimy. Tutaj po prostu pociśniemy tak. Zrobimy mój pierwotny plan taki, jaki był, czyli tutaj wygładzimy to. Jak kto umarł? Jump to location. Bo ta... Bo ta kobra... Kobra zabiła... kota. Co za dupa. Kobra zabiła kota. No i tak nie jest to tak źle, jak wtedy, kiedy straciliśmy psa, no ale niech będzie. I tak trochę przypał. No dobra, no. Jerwa, co ty teraz? Aha, carpet making. A my chcielibyśmy może pocisnąć w stronę. Potem. Mam jakiś package, survival meal. Myślę, że to może być spoko. Hospital bed, tak. Transport pod, niech będzie. Long range medical scanner. Mineral scanner, tak. Smoke pop belts. Gun turrets. O, tak, to byśmy chcieli jako kolejne zrobić, ale do tego potrzebujemy microelectronics basics. Czyli byśmy, no, chyba to możemy potem, czyli tak, i potem gun turrets. Wyśmienicie. Czy ty jesteś tak? Ty jesteś zabraczką, tak? Charakter. Female colonist. Zabrak champion. Tak. 17 mele masz. Niesamowicie. Będziesz mogła naszym mieczem świetlnym się posługiwać, jeśli kiedyś będziemy mieli jakiś. Derk. Albo Yerwa. Wszystko jedno. Nie, Yerwa nie. Derk. Proszę, weź posprzątaj tutaj. Bardzo by się to przydało. Tutaj też cleaning dirt, bla bla bla. Czy tutaj ktoś kopie coś? Tak. Tutaj powiększamy miejsce, będziemy robili pokoiki kolejne. Wyśmienicie. Szybciej. Hunter lacks ranged weapon. Kto? Ty. Co ty nosisz? Steel mace. W ogóle muszę restrict. Tutaj co? Anything. Pyk, pyk. I tutaj joy. Tu. Work. A nie, nie, to jest gile. Dobrze. Tutaj work. Jak on jest? Longshot. Tak, to jesteś tutaj. Tu jest joy, tu jest anything. I tutaj byśmy tutaj. Tak, tak. I sleep. Raz. Pyk. Tak będzie ok. Dobrze. Już się martwiłem, że coś jest nie tak. Rare Frambo z Jump to Location. Nice. Mamy Frambo. Niech sobie chodzi. Na razie jesteśmy za cięcy, żeby je atakować. Work. Long shots. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Co ty robisz? Głównie. Czym ty się zajmujesz? Niczym. Hunt. Czyli potrzebujemy hunt? Nie, wyłączymy ci hunt. W czym ty jesteś dobra? Poza tym, że jesteś super w strzelaniu. Charakter. Growing. Mining. Crafting. No dobra, to rób rzeczy po prostu. To jest twoje zadanie, żebyś robiła rzeczy. Wy sobie chodzicie z miejsca na miejsce. No, niestety musimy odmówić tej okazji, bo nie mamy tego trade beaconu. Ale jestem cały czas podekscytowany. Force. Something is awakening. Longshot can feel something stirring within. Utilize their skills and watch them grow. Wyśmienicie.
będziemy używali i będziemy oglądali, jak rosną. Tylko musimy ci zrobić miejsce do spania, bo się zaraz zdenerwujesz. Architekt, structure, wall, nie. Granitowe bloki, tak? Czy limestone? Czego mamy więcej? Oba mamy tyle samo dużo. To może granitowe, żeby wpasować tutaj. 8, tu mamy 12. I co? Raz, dwa, trzy, cztery. Wyśmienić. 4 i tu 4. Można troszkę większyć i pokój zrobimy taki. O. I tutaj będzie drugi pokój dla kogoś. Raz, ile tu jest? 5. I tutaj ile będzie? Przepraszam. 5 też. Doors. Drzwi też możemy zrobić na przykład z limestone'owe. Pyk, pyk. Granitowe ściany, granitowe bloki. Zobaczymy. Na razie one takie otwarte. Podłogi jeszcze, prawda? Floors. Floors i chcielibyśmy może użyć do tego limestone. Dobrze. Niech będzie tak. I tam będą wasze różne rzeczy. Furniture. Bedroll, nie bedroll, bed. Double bed. Jeden tu, drugi tu. Armchair. Powiedzmy, end table. End table. Standing lamp, oczywiście. Potted plant, wyśmienicie. I co? Power. Trzeba by tutaj poprowadzić tak zwane te konduity. Pyk, pyk. I tutaj poprowadzimy tak. Wyśmienicie. To już wiecie, co macie robić. Jakie są wasze zadania. Także róbcie. Straszny syf tu jest. Cały czas. Yerwa. Dobrze. Ty badaj te wykładziny, czy co tam masz robić. Derg, dobrze, ty rób to. No w sumie wszyscy robią to, co mają robić, także nie jest tak najgorzej znowuż. Carpet making. Skończyliśmy. Research. Turec. Locked. Musimy odblokować to. A to nam daje co? The basics of working with delicate complex electronics. This unlocks the high-tech research bench. Comes console and other research projects like tube televisions and cryosleep caskets. Wyśmienicie. To sobie będziemy zaraz odkrywali. A wyciśnijcie tutaj to. O! Ściany. Granitowe. Super. Long shot. Myślę, że ty chciałbyś na przykład spriorytetyzować budowę łóżka. Wiesz dlaczego? Bo to jest twój pokój. Także im szybciej to zrobisz, tym lepiej dla ciebie. Jak z jedzeniem stoimy? Tutaj mamy po prostu masę ryżu, masę ziemniaków, masę pyr. Trzeba by tutaj pomyśleć, co by zrobić. Myślę, że będziemy się powoli przenosili tutaj bazę w tę stronę. Tutaj zmienimy to na jakieś obronne rzeczy. Pewnie, jeśli będziemy grali tak długo. I co? No bo tutaj zaczynamy budować już takie porządne, granitowe i tak dalej, więc myślę, że to jest jakaś przyszłość. I ja powiem, czyje to jest. To jest... Minor break jest, no ja widzę long shot. Set owner, long shot assign. Wyśmienicie. Long shot i ja myślę, że ty byś chciała spriorytetyzować budowanie tych ścian granitowych. Taka rada moja. Gile. Bills. Make simple helmet. Details. I czy do tego potrzebne są ingredients, ale nie wiadomo jakie. Nie ma napisane. 70 ingredients, a na przykład to jakbyśmy sprawdzili. 60 steel i free component. Aha, okej, bills, sprawdźmy. Make simple helmet, details i możemy wybrać. Steel, silver, plus steel i tak dalej. Okej, to rozumiem. To już jest dla mnie wszystko jasne. To teraz co? Tych maszyn, żebyśmy potrzebowali części maszyn.
cały czas tego samego potrzebują. Visitors. The Vexagoma of Forests are visiting the colony. No i w końcu jest jakiś trader, wyśmienicie. Może wy będziecie mieli części maszyn. Bardzo by to było pomocne. O, 20 minut już. Ale myślę, że... Choć nie, no i tak jest noc, to nie ma... Gile, ile ty masz socjala, health? Charakter. 8. No dobra, możemy szybko zagadać. Trade. To ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy. Mental Break Berserk. Katana, weapons has gone berserk. O, trudno, to mnie nie interesuje. Dobra. Wow, blaster. Rebel Scout Helmet, Forest. No nie, no takie super rzeczy. Machine Pistol, Package Survival Me Component. Tak, to tego się potrzebowali. Buy. 120, bo masz tylko 2,60 płacimy. Strasznie przepłacamy. Co możemy ci sprzedać? To możemy ci sprzedać, to możemy ci sprzedać. To możemy ci sprzedać i zarabiamy na tym w sumie co? Nic. Dobra, to zostawmy, lepiej mieć niż nie mieć. Fine meal, bla bla bla, package survival meal, mogliśmy ci sprzedać 4, to nas nie urządza. Tego mogliśmy ci strasznie dużo sprzedać. Cloth. I tak nie używamy, pewnie potrzebujemy tego do czegoś, ale na przykład gdybyśmy mogli kupić blaster, w ogóle byłoby super. Najlepiej to byłoby ich zabić i zebrać im to, ale bezprzednio nie gramy w Dwarf Fortress. 0-0. Dobra, no to po prostu kupimy te komponenty, dwa i tyle, no to faktycznie super trade, accept. Dobra, czyli co? Skończmy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.